Cześć! W dzisiejszym odcinku przedstawię kilka ćwiczeń na uśmierzenie bólu odcinka lędziowego spowodowanego przepukliną. Tak jak pisałem we wpisie, do którego zapraszam, możemy wyróżnić przepuklinę tylnocentralną, tylnoboczną i boczną. W dzisiejszym filmie skupię się głównie na tylnocentralnej i tylnobocznej. Kilka właściwości krążka sprawia, że jego tylna część jest bardziej podatna na uszkodzenia. Tylne włókna pierścienia włóknistego są cieńsze i rzadsze niż przednie. Dodatkowo tylne więzadło podłużne zapewnia słabsze wzmocnienie, obejmując mniejszą część krążka, podczas gdy przednie włókna są wzmocnione silnym przednim więzadłem podłużnym, które obejmuje większą część krążka. To jedne z elementów, które mogą predysponować tylną część dysku do rozwoju przepuklin, powodujących przemieszczenie jądra miażdżystego, uciskającego na struktury nerwowe. Naszym głównym ćwiczeniem będzie tzw. pozycja sfinksa. Zaprezentuję kilka regresji i progresji, dzięki czemu będziecie mogli dobrać odpowiednią wersję dla siebie. W jej doborze kieruj się odczuciami bólowymi, nie rób nic na siłę. Podczas wykonywania ćwiczenia ból powinien zmniejszać się lub zanikać. Jeżeli tak się nie dzieje, zrezygnuj z tego ćwiczenia. Regresją tego ćwiczenia będzie zwykłe leżenie przodem z poduszką pod biodrami. W tym ustawieniu miednica będzie ustawiała się do przodopochylenia, a odcinek lędźwiowy do wyprostu. Jeżeli leżenie w takiej pozycji jest dla Ciebie bezbólowe i przynosi ulgę, proponuję leżeć w ten sposób przez kilka minut, doraźnie w trakcie dnia. Jeżeli nie masz możliwości, aby się położyć, na przykład w pracy lub na spacerze, możesz wykonać to na stojąco. W tym ustawieniu stajemy na palcach i staramy się przenieść ciężar ciała na wyprostowane ręce, odciążając tym samym lędźwia, biodro zbliżamy do obiektu, na którym się opieramy i miednica jak poprzednio ustawia się do przodopochylenia, natomiast odcinek lędźwiowy do wyprostu. Stoimy w ten sposób do minuty, tak samo doraźnie w trakcie dnia. Jeżeli masz problem z bólami odcinka lędźwiowego, sprawdź dokument, do którego link zostawiłem w opisie, gdzie odpowiadam na najczęściej zadawane pytania osób mających problem z bólem kręgosłupa lędźwiowego na podstawie badań naukowych i doświadczenia. W kolejnym etapie staramy się dojść już do pozycji właściwej sfinksa. Leżąc na brzuchu, tym razem już bez poduszki, staramy się, nie odrywając bioder od podłogi, oprzeć się na łokciach, dodając napięcie mięśni z tyłu kręgosłupa. Im bliżej będzie łokieć tułowia, tym mniejszy wyprost odcinka lędziowego uzyskamy, dlatego stopniowo przesuwając łokcie ku przodowi, szukamy najwygodniejszej dla nas pozycji. Jeżeli doszliśmy do maksymalnego wyprostu w lędźwiach na łokciach, progresją tego ćwiczenia będzie wejście stąd, na wyprostowane ręce, nadal nie odrywając bioder. Jeżeli czujemy się tutaj komfortowo i ćwiczenie w odpowiedniej dla nas formie zapewnia ulgę, leżymy tak samo kilka minut, doraźnie w trakcie dnia. Ważnym elementem będzie również tutaj sposób powrotu z tej pozycji. Staramy się podczas wstawania unikać zgięcia kręgosłupa. Bezpieczniej będzie, jeśli wrócimy do pozycji leżącej i stamtąd z zachowaniem naturalnej krzywizny kręgosłupa. Ręce będą pracowały jak do pompki, a biodro podniesiemy i cofniemy. Staramy się po prostu jak najbardziej unikać zgięcia odcinka lędziowego w trakcie powrotu. Dodatkowe ćwiczenie w klęku, które również może przynieść ulgę. Pozycja początkowa to klęk podparty. Będziemy w niej ustawiać nasz kręgosłup do wyprostu. Następnie wracamy do pozycji neutralnej. Nie przechodzimy do zgięcia. Ruch do dołu wykonujemy powoli, na wydechu. Cały czas kontrolujemy zejście. Na dole 2-3 sekundy pauzy z napięciem mięśni i powoli wracamy z wdechem. Jeśli ćwiczenie powoduje dyskomfort i nie przynosi poczucia ulgi, rezygnujemy z niego. Podsumowując, przedstawione ćwiczenia dają najlepsze rezultaty w fazie ostrego bólu i mają za zadanie zmniejszyć dolegliwości bólowe. Jeżeli film się podobał, zostaw łapkę w górę, komentarz dla statystyk. Dzięki i do następnego.